Ostatni raz w tym starym 2016 roku Jacek Iwasiu, Mirek Riedel. Witamy Państwa bardzo serdecznie w magazynie filmowym. Ale stary rok nie znaczy, że będziemy mówić Państwu o starych filmach, tylko o nowościach, które jeszcze przed wybiciem północy, jeszcze przed przywitaniem tego nowego 2017 roku będziemy mogli oglądać na wielkich ekranach. Dziś wchodzą dwie nowości. Pierwsza z nich to Ukryte Piękno. Tak, film w bardzo dobrej obsadzie, bo to w roli głównej Will Smith, Helen Mirren, Keira Knightley, Edward Norton, mnóstwo naprawdę świetnych aktorów. Taki bardzo pozytywny akcent na zakończenie roku. Pozytywny akcent, no bo rzeczywiście tam dużo pozytywnej energii, ale zaczyna się to tragedią. Nasz główny bohater pracuje w branży reklamowej, odnosi sukcesy, ale spotyka go pewna tragedia. I no, przyjaciele, tutaj są ważną częścią tego filmu, nie chcą dopuścić do totalnego takiego upadku tego człowieka, który w tym swojej tragedii, no wiadomo, jak ludzie różnie reagują. Ci przyjaciele są najważniejsi. No i właśnie, teraz mam taką zagadkę dla Państwa, bo w zwiastunie, za chwilę Państwo zobaczycie, można zaobserwować, że postaci, osoby, które pojawiają się przy naszym głównym bohaterze, tak można wnioskować ze zwiastunu, są jego wymyślonymi postaciami. Bo jest nawet taka scena, że ktoś w otoczeniu nie widzi tej osoby, która jest koło naszego głównego bohatera. A z kolei w opisie czytamy, że pomoc przyjaciół. I teraz pytanie, czy to są ci przyjaciele, czy to są jakieś jego wytwory fantazji? Tak, ale trochę po kolei. Tak jak Mirek powiedział, rzeczywiście nasz bohater przeżywa wielką tragedię, bo on traci dziecko, traci córkę. No i zapada się w tej bardzo takiej dużej depresji, odcina się od świata. No i właśnie, przyjaciele postanawiają mu pomóc, a ponieważ taką bardzo specyficzną formą terapii naszego bohatera jest pisanie listów. Pisanie listów do miłości, czasu, śmierci. No i właśnie, pewnego dnia nasz bohater napotyka na swojej drodze adresatów tych. No właśnie, i tutaj mówię o miłości, o czasie. I o śmierci. O śmierci. No właśnie, drodzy Państwo, tyle mogliśmy Państwu przekazać, jeżeli chodzi o treść, no bo nie chcemy oczywiście trollować, tak? Tak to się mówi w tym slangu kinomaniaków, bo Państwo muszą się sami przekonać, co tak naprawdę znaczyły te osoby, te postaci naszego głównego bohatera i czy to były wytwory jego wyobraźni, czy osoby realne, żyjące. Zapraszamy do kin na film Ukryte Piękno. Was it the holidays? No, it wasn't that. Well, then why you decided to come in tonight? I'm trying to fix my mind. Howard is a brilliant man. And he's not just a boss, he's a friend. He lost his child, and now he doesn't care if he loses everything else. This might be the strangest thing I have ever come across. He writes letters. Who are they to? Howard doesn't write letters to people. He writes to things. Time, love, death. Kids write letters to Santa Claus. It doesn't mean they're crazy. No, this is therapeutic. You're gonna think I'm crazy, but I've been having conversations. Death came first. She met me in the dog park. Charmed, I'm sure. So death is a her. Turns out death is an elderly white woman. Remember me? I'm Time. You wrote me because you need me. Howard? Ask her. Go ahead, ask her if she can see me. He was sitting right here. And he just appeared, right? I'm love. And I'm the fabric of life. Something's starting to happen to you. Howard? I don't know what to do to bring you back. What if love, death, and time are trying to help you? You need to talk to them, Howard. Challenge them. Just engage. Love is the reason for everything. I felt you every day when she laughed. And you broke my heart. I was there in her laugh. But I'm also here now in your pain. He's reaching out to the cosmos for answers. Just be sure to notice the collateral beauty. It's your profound connection to everything. He accepts that. Maybe he gets to find his life again. You're not here to take me, are you? No, Howard.
I'm here to ride the F train with you. Ukryte piekno to pierwsza, ale nie jedyna nowość dzisiejszego dnia. Przechodzimy do drugiej propozycji, a to aplikacja. No właśnie. Powiem szczerze, że jak pierwszy raz zetknąłem się z tym tytułem, w ogóle obsada i tak dalej, to myślałem, że to będzie kolejny jakiś film o nastolatkach, o tym, żeby tam właśnie za dużo czasu w sieci i życie, tak tylko właśnie przez jakieś portale społecznościowe i tak dalej, i tak dalej. A tu, proszę Państwa, niespodzianka, ponieważ rzadko to mówię, ale tym razem to powiem, zaryzykuję, zapowiada się naprawdę dobry horror. Wygląda to tak. Połączenie Ringu. To była kaseta. Tak, to była taśma w oryginale. Tak. Kasetę, żeby się przekonać, że zostało nam 7 dni życia. Trochę Koszmar z ulicy Wiązów, który trochę wszystkiego w sobie, tak, bo nasi bohaterowie tracą przyjaciółkę i po jakimś czasie dostają taką prośbę, no, propozycję do ściągnięcia pewnej aplikacji, co oczywiście robią, a okazuje się, że ta aplikacja jest bramą do piekła. No, czyli to, co powiedziałem, połączenie tych wszystkich filmów. Tak jest. Panie, drodzy Państwo... To jest oryginalny, nie? No, bo do tej pory było albo takie właśnie te techniczne, albo spirytystyczne, a tu mamy pomieszanie jednego z drugim. No co z tego będzie, zobaczymy. Wystarczy kliknąć, ściągnąć i potem spróbować przeżyć. Tak jest. Dystrybutorzy zadbali o to, żeby ten rok pożegnać, no, też z takim poczuciem lekkiej grozy, lekkiego dreszczyku emocji na skórze. Zapraszamy do kin na film Aplikacja, a teraz przechodzimy do nowości już, które pojawią się w tym nowym 2017 roku. A rozpoczynamy od propozycji dla całych rodzin z uwzględnieniem dla tych najmłodszych widzów. To będzie film animowany pod tytułem Sing, film twórców Minionków, więc zapowiada się całkiem niezła jadka dla wszystkich tych, którzy lubią dobry humor w kinie i dobrą animację. Tak jest, zwłaszcza, że temat też, może nie tylko oryginalny, jest bardzo popularny, czyli talent show. Tak jest i tutaj tym razem wokalnie zmierzą się na wielkiej scenie nie ludzie, a zwierzęta. I to różnych gatunków. Tak jest. No jak to w tego typu filmach bywa, nie tylko tych animowanych, ale i tych aktorskich, przeżyjemy mnóstwo dramatów, dylematów, chęci zdobycia sławy, dążenia za marzeniami. No a to wszystko oczywiście w towarzystwie fajnych bohaterów, no i przede wszystkim świetnej muzyki. I będą też wątki poboczne, jak na przykład nasz goryl, którego za chwilę w zwiastunie tego filmu poznacie. Goryl z dość mroczną przeszłością, ale mówimy o jego ojcu, nie mówimy o samym gorylu, tak, bo... mówimy o dążeniu do marzeń. Tak jest, no to co? Teraz zapraszamy Państwa na krótką zajawkę tego, co od 6 stycznia będzie można oglądać w kinach. I would say the things I want to say to... Stój, widzę cię! Jedź, jedź, jedź! O! Miałeś wirować, czy nikt nie idzie! Sorry, tato! Twórcy tych komedii... Mój teatr przynosi ostatnio same straty. Wiesz, co zamierzam? Płakać? Nie, chcę zorganizować chwila napięcia. Otwarty konkurs śpiewania! No pomyśl, twój sąsiad, twój dentysta, ten kurczak, ten! Szansa na sukces dla każdego! Norman, kochanie, prawda, że ładnie śpiewam? A, tak, tak, jasne. A tak w ogóle to znowu zapchał się klozet. Zamierzam wygrać, ta kasa jest moja. Dosłownie każdy będzie miał szansę zostać gwiazdą na mojej scenie! Bra, bra, a, Roma, ba, ma, ma. Oh, come on, lady, you're my butterfly, sugar, baby. Oh my gosh. Look at her butt. Oh my gosh. Look at her. Ride like the wind. Ride like the wind. Yeah! Wszystko gra? Jak najbardziej, dziękuję. A u was? People say you're Humpty. You're really funny looking. Darling, stay with me. Wow! Zapraszają na... Jeden konkurs nie uratuje teatru! Może czas zmienić branżę? Przecież wiesz, ile to dla nas znaczy. Nie chodzi tylko o głos. Musisz pokazać moc, pasję, ogień. A co, jeśli ten ogień już dawno wygasł? Zobacz, nie uwierzysz, co chcę! I am lost. I am very... Tato, ale ja nie chcę być w twoim gangu. Ja chcę śpiewać. Nie sądziłem, że własny syn mi to zrobił. Tato, czekaj, wyciągnę cię stąd, załatwię kaucję, obiecuję! Chyba przydadzą mi się korepetycje. Tak, nawet bardzo przydadzą.
To może być nasza życiowa szansa! To co, pojedziemy po bandzie? Ja! Nie pozwól, żeby strach przeszkodził ci być sobą. Wiecie, dlaczego czasem warto sięgać dna? Bo można się od niego odbić i poszybować! Sing. Za 10 minut zamknięcie sklepu. Pani Walejce 6, to było ekstra. Kolejną premierą w nowym roku będzie pierwsza ekranizacja kultowej gry, która zagości w tym roku na naszych ekranach, czyli Assassin's Creed. Film o zabójcach, o podróżach w czasie. No, film przede wszystkim ze świetnymi efektami specjalnymi. No tak, bo ekranizacje gier komputerowych stają się ostatnio popularne, tak jak same gry fabularyzowane są też popularne. Tak jest. Dotychczas przywykliśmy do ekranizacji książek, różnych powieści, a tutaj proszę bardzo, gra komputerowa. No, gry też od lat już królują na naszym ekranie. No niestety z tymi ekranizacjami różnie bywa. Mamy nadzieję, że przynajmniej pod względem wizualnym ten film Państwa zadowoli. W dzisiejszym magazynie filmowym poświęciliśmy czas na gatunek, który, tak jak już powiedziałem, przestraszy niejednego widza w kinie. Jest komedia, jest animacja, ale też nie mogło zabraknąć wśród tych propozycji coś, co wyszło z rodzimego kina, z polskiego. I mamy taką propozycję, po prostu przyjaźń. Tutaj film twórców Listów do M. Tak, no. Nie wiem, w sumie no, kolejna historia, może tak, wielowątkowa oczywiście, jak to już bywa. Mamy kilka par, kilka związków, kilka osób, których historie się przenikają. Temat przewodni to oczywiście miłość, przyjaźń, tak, no, trochę pozytywnej energii na początek roku. No i drodzy Państwo, na wielkim ekranie czołówka młodego pokolenia aktorów i aktorek, bo między innymi Magdalena Różczka, Bartłomiej Topa, będzie również Agnieszka Wędłocha, Krzysztof Stelmaszczyk, Maciej Zakościelny, nie mogło tu zabraknąć również Marcina Perchucia i jeszcze wielu, wielu innych aktorów i aktorek, a to wszystko w filmie Po prostu przyjaźń. Pierwsza polska premiera nowego 2017 roku, a u nas już teraz, jeszcze w tym starym, zwiastun do tej produkcji. Jak się pani nazywa? Julka Danielewicz. Numer telefonu? 507-094. Mężatka? Żart. To, że ty 2-3 razy się sparzyłaś, to nie znaczy, że nie ma porządnych facetów na świecie. Jak sobie myślę, że moja Zośka ma mieć nowego ojca, to mi szlak trafia. Nie znam typa, a już go nie lubię. Mama! Dasz mi na lody? Oczywiście. Czemu wujek chowa się za drzewem? Ile chcesz na te lody? A zapomniałam ci powiedzieć, że już mam dawcę. Tak? Kogo? Co, i mnie wybrałaś na ojca twojego dziecka? Ten Patryk jest świetny z matmy i ma bardzo dobrą koordynację ruchową. Walka! Zaczynamy? Bycie mamą jest najpiękniejszą rzeczą na świecie. Jest tyle dziewczyn na świecie, a ty musiałeś sobie wybrać akurat tę. Przecież jesteśmy kumplami. Udowodnić ci? Co chcesz, żebym dla ciebie zrobił? Zabić mnie do kostnicy. Co? Yes, yes! Przyjaciel jest lepszy na ojca niż nikt. To jest sprawa niecierpiąca zwłoki. Ale co pan z tymi zwłokami? Widziałeś moją maczetę? Już dawno nie. No i drodzy Państwo, koniec roku to też taki czas podsumowań, ale także pewnych postanowień i wyrażania oczekiwań co do tego nowego, nadchodzącego roku. No właśnie, kolego redaktorze, jeśli mielibyśmy podsumować rok 2016 w kinie, to moim zdaniem, zaraz zobaczymy jakie jest Twoje zdanie, był dobry rok.
był dobry. Było dużo fajnych, ciekawych filmów z różnych gatunków. Myślę, że każdy znalazł coś dla siebie. Było co zobaczyć. Była jakaś propozycja, jakaś premiera, która szczególnie przypadła ci do gustu, albo wręcz nie rozczarowała cię, bo oczekiwałeś, że będzie dobra to premiera, czekałeś na nią, poszedłeś do kina i tak, to było to. Było kilka tytułów, które mnie rozczarowało, ale było też rzeczywiście kilka filmów, które zrobiły na mnie bardzo duże wrażenie. Bardzo, że tak powiem, z ostatniego okresu, sprzed kilku dni, bardzo mi się podobał Łotr, czyli Gwiezdne Wojny. Podpisuję się, Bardziej mi się podobał niż Przebudzenie Mocy i tak już właśnie wyprzedzając swoje pytanie, jeśli chodzi o nadzieję na te filmowe premiery przyszłego roku, no mam nadzieję, że ta ósma część będzie lepsza niż Przebudzenie Mocy, któremu wiele rzeczy zabrakło. Ja obejrzałem tyle tych wszystkich filmów w tym starym, kończącym się roku, że w sumie ciężko mi wybrać tego faworyta, bo rzeczywiście było dużo takich dobrych propozycji. Ja szczerze powiedziawszy nie oczekiwałem jakoś z wytęsknieniem premiery Bridget Jones, ale śmiałem się nieźle, bawiłem się dobrze na tym filmie. Dobry był również film Początek, gdzie pierwszy raz chyba zobaczyłem film, w którym kosmici nie byli agresorami, tylko tymi sprzymierzeńcami. To był bardzo oryginalny film w ogóle, bo to nawet, nie wiem, czy faktycznie film science fiction, w którym mamy jedną akcję zbrojną, że tak powiem, ale w którym praktycznie ludzi. Dokładnie nie jest to film, gdzie są jakieś wybuchy, strzelaniny i tak dalej. Jest to film taki rzeczywiście na inteligencję. Bardzo fajny film, to prawda. No mnie się bardzo podobał Księgowy, który był fajnym, naprawdę porządnym filmem sensacyjnym, takim thrillerem, jak dawno już takiego nie było. I Iluzja 2 też bardzo się spodoba, bo nie zawsze druga część jakiegoś filmu musi być dobra. Tak. No a z tych nowości, które czekają nas w 2017 roku? Czekają nas przede wszystkim powroty, czeka nas mnóstwo ekranizacji komiksów, bo to będzie i nowa część Thora, i Liga Sprawiedliwych, i Wonder Woman, powrócą Szybcy i Wściekli, powrócą bohaterowie kultowego już filmu Transporting. I na koniec roku Gwiezdne Wojny. I na koniec roku oczywiście powrócą bohaterowie Gwiezdnych Wojen. Tak. A jeszcze przed nagraniem ustaliliśmy z Jackiem, że będzie też taki powrót naszego dzieciństwa. Bo drodzy Państwo, spieszymy z informacją, być może niektórzy już z Państwa wiedzą, znają ten szczegół, znają tego newsa, że Walt Disney, wytwórnia Walta Disneya, planuje premierę 2017 roku i to już teraz niedaleko, na początku, fabularyzowanej z aktorami normalnej, filmowej wersji Pięknej i Bestii. Tak, tak, tej Pięknej i Bestii, którą pamiętamy z animacji Disneya. Ustaliliśmy też, że i u Jacka, i u mnie w domu była kaseta wideo. To były te czasy, kiedy się miało jedną kasetę i w kółko się ją wszystkim pokazywało. I teraz na podstawie, nie może nie tej kasety wideo, ale tego filmu, będzie przeniesienie w sumie jeden do jednego tego, co widzieliśmy w animacji, bo będzie i pani Imbryk, będzie i pan Płomyczek, i pan Zegarek. To będzie wszystko. W roli głównej Emma Watson, więc myślę, że i starsi, i młodsi na pewno wybiorą się do kina. No i dobra informacja dla minionków, dla wszystkich fanów minionków. Powrócą minionki, dokładnie, a konkretnie może nie same minionki, co bohaterowie filmu Jak ukradł księżyc. No powróci ukochany pirat Mas, czyli Jack Sparrow. No powrotów będzie, proszę Państwa, mnóstwo, ale będzie też, myślę, że kilka fajnych filmów rodzimej produkcji. Między innymi dwa filmy, które już wkrótce zagoszą na naszych ekranach, czyli Konwój oraz Powidoki, ostatni film Andrzeja Wajdy. No i drodzy Państwo, to wszystko w tym nowym 2017 roku, a my w imieniu całej naszej redakcji, w imieniu własnym i w imieniu tych, którzy stoją za kamerami, którzy montują ten program, życzymy Państwu wielu niezapomnianych wrażeń w kinach podczas seansów tych premier i tych nowości w 2017 roku. No poza tym oczywiście dużo szczęścia, zdrowia, pomyślności, no i dobrej zabawy. Wszystkiego dobrego do siego roku. My się żegnamy, przypominamy, że byliśmy w zabrzańskiej Multikinie i widzimy się już w nowym 2017 roku za dwa tygodnie, w piątek. Do zobaczenia. Do zobaczenia i udanej imprezy sylwestrowej.